Tak, już niebawem może wyglądać rynek Ostrowca Świętokrzyskiego. Komisja konkursowa oceniająca koncepcję zagospodarowania centralnego punktu miasta właśnie ten projekt oceniła najwyżej. Na ogłoszony konkurs wpłynęło 6 prac konkursowych. W ocenie komisji wyróżnieniu tutaj zasługiwały 3 prace najbardziej, które odpowiadały na zasady ogłoszonego konkursu. Została, chcę tutaj potwierdzić, że przy ocenie tego konkursu prace były anonimowe, czyli komisja nie wiedziała, jaką pracownię z jakiego miasta ocenia. Rynek ma być funkcjonalny i zachęcić mieszkańców do odwiedzania go. Stąd pomysły architektów. Rozwiązania, które zaproponowali, mają sprawić, że miejsce to nie będzie tylko pustym placem. Ja byłam bardziej od małej architektury, czyli coś po prostu, co uważałam, że może być. No, chciałabym ten bar przede wszystkim, to co jest kubaturowe, żeby upiększyć. Przede wszystkim dzieci, które powinny się znaleźć na rynku. I tutaj mamy tyle różnych możliwości placów zabaw, zorganizowania. Więc to też jest konieczne, żeby ożywić ten rynek. No bary piwne, czy znaczy bary, ogródki piwne, tak, sezonowe, no i właśnie te barwy, feria barw, żeby to wszystko było kolorowe, żeby przyciągało ludzi. Dużo takich elementów jest, które oczywiście nie zdążyliśmy pokazać, a tylko zasygnalizowaliśmy. Zwycięzcy otrzymali 10 tysięcy złotych. W tworzeniu koncepcji nowego ostrowieckiego rynku pomagali studenci Politechniki Świętokrzyskiej. Dla nas wiadomo, trzeci rok architektury i współpraca z biurem projektowym, no to wiadomo, szczerze mówiąc, takie małe marzenie się spełniło nasze, bo no, zazwyczaj mało kto z naszych znajomych ma taką możliwość, także jeśli chodzi o współpracę, to jak najbardziej zadowoleni jesteśmy. No a szczególnie, że wygraliśmy, także to jest dodatkowy atut. Zwycięzcy zwracają uwagę, że możliwości przebudowy rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim są nieograniczone. To, co ogranicza, to fundusze. Gmina chce, aby zmiany na rynku nie obciążały budżetu. Na pewno 150 tysięcy złotych już jest zaangażowane i myślę, że kolejne 100-150 to są te koszty. Ostateczną kwotę, jaką trzeba będzie wydać na uatrakcyjnienie rynku, poznamy, gdy mieszkańcy wypowiedzą się na temat prezentowanych koncepcji. Prace zostaną wystawione pod ocenę Ostrowczan. Też będę ciekawy opinii naszych mieszkańców. Stąd pomysł, aby te wszystkie prace konkursowe wystawić do publicznego oglądu, aby nasi mieszkańcy mogli się wypowiedzieć też, które prace podobają się mieszkańcom albo które elementy tych prac, bo zakładam też taką wersję, że pewne elementy innych prac też będą brane pod uwagę. Komisja konkursowa wyłoniła najlepsze oferty, ale nasi mieszkańcy mają różne zdania. Wokół rynku będzie się działo. Niebawem ma ruszyć remont fontanny. Jestem zdeterminowany, aby to było wykonane w ciągu 5-6 tygodni. Myślę, że ten termin zostanie dotrzymany. Moje sugestie i moje wymagania wobec naczelnika idą w tym kierunku, aby to był krótki termin realizacji. Pierwszych zmian na rynku spodziewać można się już wkrótce. Prezydent Jarosław Górczyński chce, aby jeszcze tego lata mieszkańcy cieszyli się nowym wizerunkiem centrum miasta. Na pewno będziemy chcieli to zrobić etapami. Jak najszybciej te elementy, które nie wymagają zgłoszeń, nie wymagają ingerencji w płytę, nie wymagają pozwoleń na budowę, a mogą być zamontowane w szybkim tempie, będą zakupione i zamontowane. I taka jest konkluzja. Chcemy, aby nasi mieszkańcy już w wakacje mogli cieszyć się zmienionym rynkiem. Sugestie i uwagi dotyczące zmian na rynku można zgłaszać do Urzędu Miasta. Niewykluczone, że powstanie też możliwość komunikowania się w tej sprawie za pomocą strony internetowej magistratu.